Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny Raportu z Frontu. Witam się z Państwem po nieco dłuższej przerwie. Odcinki klasyczne Raportu już wróciły. Teraz wracają też odcinki specjalne i po tej dłuższej przerwie moim i Państwa gościem po raz kolejny, zresztą po dłuższej przerwie, jest pan komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Dzień dobry, panie komandorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. No, po tak długiej przerwie nie możemy po prostu nie porozmawiać o ogólnej sytuacji Ukrainy, ale i Rosji, o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Następnie od takiej ogólnej oceny przejdziemy sobie do szczegółowych wydarzeń tych z punktu widzenia działań na wschodzie, ale też z naszego punktu widzenia po prostu najważniejszych. Zanim jednak do naszej rozmowy przejdziemy, zachęcam Państwa do polubienia tego nagrania i do pozostawienia komentarza pod tym nagraniem. Może to być choćby pytanie do pana komandora, które uda nam się zadać w trakcie kolejnej naszej rozmowy, a my dalej nie przedłużając przechodzimy już do naszej rozmowy i pierwszego pytania. Niedawno pisał pan obszerny wpis na Twitterze, znanym teraz już jako X, w którym napisał pan między innymi, i tutaj cytuję: przełomu po żadnej stronie nie widać, niewielkie zmiany w przebiegu linii frontu, bez szans na istotną z perspektywy operacyjnej zmianę w krótkim czasie. Można powiedzieć, nic nowego pod słońcem, sytuacja nie zmienia się gdzieś od listopada 2022 roku. Można powiedzieć, że front stoi, ale intensywność walk z całą pewnością nie spada. Inicjatywa należy bezsprzecznie do strony rosyjskiej, poza tymi mniejszymi odcinkami jak Kreminna, Las Srebrzański, gdzie Ukraińcy prowadzą nieco aktywniejszą obronę, no ale nie nazywajmy tego działaniami ofensywnymi. Jak więc w takiej ogólnej ocenie pana zdaniem w tym momencie wygląda sytuacja na całej linii frontu na Ukrainie? Sytuacja jest, można powiedzieć, nieco patowa, i to z perspektywy obu stron. A jak pan słusznie zauważył, no właściwie linia frontu nie zmieniła się zasadniczo od listopada zeszłego roku, aczkolwiek no parę niewielkich sukcesów udało się stronie rosyjskiej osiągnąć, chociażby w rejonie Czasiwiaru, czy przez to, nazwijmy to, nie do końca nowe otwarcie w obwodzie charkowskim. Na odcinku zaporowskim z kolei Robotynę właściwie wróciło pod pełną kontrolę strony rosyjskiej, czyli doszło do wyrównania linii frontu do sytuacji sprzed tej zeszłorocznej letniej ofensywy sił zbrojnych Ukrainy, ale poza tym większych sukcesów strona rosyjska nie notuje. I to mimo tego, iż w obwodzie charkowskim rozpoczęto ograniczone działania zaczepne, które wymusiły na stronie ukraińskiej pewną rotację sił i przerzucenie części pododdziałów i oddziałów z innych odcinków frontu, przede wszystkim z Donbasu. No ale strona ukraińska w dalszym ciągu prowadzi dość twardą obronę. Nie zawsze jest to obrona aktywna, tym niemniej w miarę skutecznie trzyma pozycję z paroma wyjątkami. I tutaj na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż przez pierwszych 6 miesięcy tego roku tak naprawdę strona ukraińska walczyła w sytuacji zdecydowanej przewagi, jeżeli chodzi o artylerię po stronie rosyjskiej. Tutaj ta przewaga została nieco zniwelowana po pierwszych dostawach amunicji artyleryjskiej z tak zwanej czeskiej inicjatywy, ale w dalszym ciągu ta przewaga w artylerii po stronie rosyjskiej funkcjonuje. Do tego dochodzą też działania rosyjskiego lotnictwa frontowego, którym strona ukraińska nie bardzo ma jak przeciwdziałać, biorąc pod uwagę stan jej obrony przeciwlotniczej i dramatyczną już w tej chwili sytuację sił powietrznych Ukrainy, jeżeli chodzi o samoloty myśliwskie. Jeżeli chodzi o samoloty szturmowe, jest ciut lepiej, aczkolwiek
Z dostępnych ogólnie, czy z otwartych źródeł dochodzą informacje, że problemem w przypadku samolotów szturmowych, zwłaszcza typu Su-25, jest nie tyle brak dostępnych maszyn, co kończąca się amunicja lotnicza sowieckiej proweniencji do tych maszyn i nie są one w stanie prowadzić skutecznych operacji, czy skutecznych działań, przepraszam, w zakresie wsparcia powietrznego własnych sił, poza sporadycznymi przypadkami ostrzeliwania rosyjskich pozycji niekierowanymi pociskami rakietowymi typu S-8, jak to się mówi, pod górkę w celu uniknięcia rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Tutaj gro działań lotnictwa ukraińskiego tak naprawdę sprowadza się do wykorzystania zachodniego uzbrojenia połowicznie zintegrowanego z maszynami typu MiG-29, Su-24 i Su-27. I to głównie chodzi o pociski przeciwradiolokacyjne HARM, o pociski kierowane, czy pociski manewrujące typu Storm Shadow albo Scalp, a ostatnio również francuskiej produkcji bomby kierowane, można powiedzieć bomby napędzane typu ASM albo Hammer. Ale jeżeli chodzi o starcia powietrzne, no to tutaj niestety raczej do nich nie dochodzi. Rosyjskie samoloty trzymają się na dystans, wykorzystując możliwości bomb szybujących, czy to typu CAB, czy to zwykłych bomb typu FAB wyposażonych w moduły UMPK, w niektórych przypadkach zapewniające możliwość zrzutu z odległości nawet 70 km, więc zdecydowanie spoza zasięgu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. A ostatnio też dotarły do nas doniesienia o ataku na jedną z ukraińskich baz lotniczych, której porażeniu miało ulec łącznie 7 maszyn typu Su-27. A biorąc pod uwagę stan liczebny tych maszyn w siłach powietrznych Ukrainy, no był to dotkliwy cios, bo ostrożnie szacując, 1/4 stanu posiadania w zakresie czy w obszarze samolotów typu Su-27 została utracona. Na razie strona ukraińska nie publikuje informacji na temat tego, jak i w jakim stopniu są to straty bezpowrotne, w jakim stopniu samoloty będą się nadawały do użytku po naprawie, aczkolwiek no, utrata 7 maszyn tego typu w jednym ataku to był dość dotkliwy cios. I dopóki tak naprawdę strona ukraińska nie pozyska wreszcie maszyn typu F-16, to Rosjanie w dalszym ciągu będą posiadali, czy będą korzystali ze znacznej przewagi w powietrzu i czasami są w stanie zrobić z niej użytek. Do samolotów F-16, które miałyby być tym nowym game changerem, o tych game changerów w trakcie działań wojennych po stronie ukraińskiej było już całe mnóstwo i większość z nich tym game changerem finalnie się nie okazała. Do tego jeszcze przejdziemy. Wrócę jednak do tych działań typowo lądowych, do kierunków rosyjskich działań ofensywnych. Jeżeli chodzi o Chersońszczyznę, Zaporoże, sytuacja jest dosyć ustabilizowana, linia frontu tam się nie zmienia od wielu, wielu miesięcy. Rosjanie koncentrują się rzeczywiście w Donbasie, a tak konkretniej to na Doniecczyźnie, gdzie prowadzą działania na kierunku tak daleko idąc, Pokrowska, Konstantynówki, zapewne dalej i Słowiańska, ale do tego jeszcze bardzo daleka droga. No w takim bliższym ujęciu Rosjanie walczą o przekroczenie kanału Donieckiego i rozpoczęcie walk o właściwy czas IFR. Z jednej strony mamy już uderzenie rosyjskie w centrum w kierunku miast Torecki, New York, no i mamy wreszcie te działania rosyjskie właśnie na kierunku Pokrowska, a więc tam, gdzie kilka miesięcy temu Rosjanie opanowali Awdijiwkę i tym ślimaczym, można powiedzieć, tempem przemieszczają się w kierunku zachodnim. Drugi kierunek rosyjskiego uderzenia to północ, czyli Charkowszczyzna, gdzie mamy działania w rejonie Wołczańska. Wielu mówi,
że to działania o charakterze pozorowanym bądź też pomocniczym dla odciągnięcia ukraińskiej uwagi właśnie z rejonu donieckiego, gdzie koncentrują się rosyjskie działania. Jaka jest pana optyka, pana punkt widzenia na te rosyjskie uderzenia, jaki jest cel rosyjskich działań? Co Rosjanie pana zdaniem są w stanie osiągnąć w ramach tej jeszcze trwającej letniej ofensywy do momentu, aż nie rozpocznie się okres jesienny, okres deszczowy, który przynajmniej te działania spowolni? Strona rosyjska, myślę, w dalszym ciągu z operacyjnego punktu widzenia dąży przede wszystkim do opanowania, jeżeli nie całości obwodu donieckiego, to jak największych jego połaci. Myślę, że to jest zasadniczy cel operacyjny strony rosyjskiej na najbliższe tygodnie. Jak pan słusznie zauważył, na Chersońszczyźnie i na Zaporożu sytuacja generalnie niezbyt się zmienia, jest mało dynamiczna. Strona ukraińska w dalszym ciągu utrzymuje, przepraszam za wyrażenie, resztki przyczółka na lewym brzegu Dniepru. Rosjanie podejmują kolejne próby likwidacji tego przyczółka, aczkolwiek niezbyt entuzjastyczne, że się tak wyrażę, być może kalkulują na zasadzie, że konieczność zaopatrywania tego przyczółka będzie dla strony ukraińskiej większym obciążeniem niż potencjalny sukces w cudzysłowie związany z jego całkowitą likwidacją przez stronę rosyjską. O Zaporożu już mówiliśmy, tam właściwie można powiedzieć, że niewiele się dzieje poza tym, że stronie rosyjskiej udało się wyrównać linię frontu do stanu sprzed zeszłorocznej letniej ofensywy. A w Doniecku na kilku kierunkach mozolne posuwanie się do przodu w kierunku zachodnim, z tym, że w przeciwieństwie do działań, jakie obserwowaliśmy w zeszłym roku, czy to w rejonie Bachmutu, czy w Awdijiwce, Rosjanie nie prowadzą już tak, nazwijmy to, gwałtownych i desperackich szturmów, zwanych przez niektórych mięsnymi. Tutaj widać dość wyraźnie zmiany taktyki i to zauważają również Ukraińcy. Być może ma to związek z pewnymi deklaracjami, jakie obejmując tekę ministra obrony narodowej złożył minister Białousow, ale no, widać ewidentnie zmiany podejścia strony rosyjskiej do kwestii, nazwijmy to, dysponowania albo szafowania życiem i zdrowiem żołnierzy. Charkowszczyzna, ja podobnie jak wielu innych komentatorów sądzę, że jest to kierunek zdecydowanie pomocniczy, jeżeli nie wręcz operacja o charakterze dywersji na większą skalę, mającej na celu faktyczne odciągnięcie części sił ukraińskich z Donbasu. Częściowo ten efekt udało się osiągnąć, bo pojawiły się doniesienia o przeniesieniu części bodaj dwóch batalionów z 47. Brygady w rejon Charkowa. Potem jeden z tych batalionów miał zostać odesłany z powrotem do Donbasu i tak nieco wahadłowo krążył między Charkowszczyzną a Donbasem. Natomiast jeżeli to był cel strony rosyjskiej, odciągnięcie większych sił ukraińskich z Donbasu, to ten cel został osiągnięty tylko częściowo. Nie przełożyło się to na realne zyski strony rosyjskiej w Donbasie. Tempo posuwania się naprzód jest w dalszym ciągu bardzo mozolne. Aczkolwiek tutaj zwróciłbym uwagę na pewien taki, można powiedzieć, pasywny aspekt tej operacji, mianowicie nawet jeżeli nie udało się odciągnąć z Donbasu większych sił ukraińskich, to ta operacja na Charkowszczyźnie w dalszym ciągu wiąże spore siły ukraińskie tam, uniemożliwiając ich ewentualne wykorzystanie do
wzmocnienia obrony w Donbasie. A bardzo ograniczone w swojej skali działania, nazwijmy to sabotażowe czy dywersyjne, w obwodzie sumskim, myślę, że mają ten sam cel, czyli związanie sił ukraińskich tam stacjonujących w celu uniemożliwienia ich wykorzystania w Donbasie. No ale większych sukcesów na ten moment strona rosyjska nie notuje. Tym niemniej, na co nie tylko ja zwracam uwagę, bo również na przykład pan pułkownik Korowaj, że może mieć to w takiej średniej czy dłuższej perspektywie cel w postaci wyczerpania zasobów sił zbrojnych Ukrainy i zasobów osobowych, i zasobów materiałowych, sprzętowych, w taki sposób, żeby nawet rozpoczęcie większych dostaw zachodniego uzbrojenia w związku z przyjęciem kolejnych pakietów pomocowych nie przyniosło stronie ukraińskiej zdecydowanej przewagi, nie spowodowało przychylenia szali. Jeżeli taki efekt, powiedzmy sobie, w tej perspektywie średnio- czy długoterminowej strona rosyjska chce osiągnąć, to w mojej ocenie prowadzone w tej chwili działania mają szansę ten efekt uzyskać. I tutaj też niestety patrzeć należy na to, że przedłużający się konflikt na Ukrainie niestety w cudzysłowie faworyzuje stronę rosyjską, która dysponuje no, sporo większymi zasobami niż strona ukraińska, i to zarówno jeżeli chodzi o siłę żywą, jak i sprzęt. Tym bardziej, że wedle niektórych opracowań po dwóch ponad latach wojny na Ukrainie w ogólnym rozrachunku stosunek strat ukraińskich do rosyjskich, przepraszam, na odwrót, rosyjskich do ukraińskich spadł poniżej 2:1 i obecnie wynosi około 1,7:1. To jest wskaźnik niestety dla strony ukraińskiej niekorzystny. A tak, oczywiście biorąc pod uwagę możliwości mobilizacyjne po obu stronach, jest to wskaźnik z całą pewnością niekorzystny dla strony ukraińskiej. No, wspomniał pan o tych dwóch batalionach 47. Brygady Zmechanizowanej. No, wedle wstępnych szacunków ogółem Ukraińcy na kierunek wołczański, tam gdzie Rosjanie przeprowadzili uderzenie, musieli przerzucić około 18 batalionów. Część z nich została być może wyjęta z linii frontu, część trafiła z rezerwy sztabu generalnego, no ale tak czy inaczej ta rezerwa nie będzie mogła trafić tam, gdzie będzie potrzebna, na przykład w Donbasie w ramach sytuacji, kiedy Rosjanie przeprowadzą większe uderzenie. Więc tak czy inaczej to z punktu widzenia ukraińskiego jest znaczący koszt, te ewentualne 18 batalionów, które miałoby tam trafić. No niepokojące jest rzeczywiście to, że Ukraińcy są zmuszeni do wykorzystywania tych dwóch czy jednego batalionu 47. Brygady Zmechanizowanej w charakterze niejako straży pożarnej. Mi to już przypomina sytuację Wehrmachtu z 1943-1944 roku, kiedy też musieli korzystać niektórych jednostek w ramach straży pożarnej i przerzucać je z odcinka na odcinek na froncie wschodnim z uwagi na kolejne sowieckie uderzenia. Więc czy te porównania pana zdaniem są tutaj akuratne? Pojawiły się nawet porównania do Wehrmachtu w charakterze nieco innym, a mianowicie tak, że Ukraińcy zamiast wzmacniać te istniejące już brygady, które mają na stanie doświadczonych żołnierzy nowym rekrutem, to zamiast tego tworzą nowe brygady, aby na papierze zwiększyć liczbę posiadanych jednostek. Jednocześnie są to brygady w całości stworzone czy skompletowane z żołnierzy zmobilizowanych, bez doświadczenia, o niskim morale, i tym samym są to jednostki o niskiej wartości bojowej. I tu też pojawiają się analogie właśnie do Wehrmachtu w jego końcowym okresie trwania II wojny światowej. Czy pana zdaniem tego typu analogie są przedwczesne, czy też można je rzeczywiście stawiać? Myślę, że jeszcze są przedwczesne, ale tutaj jeszcze nawiązując trochę do 47. Brygady i tej Straży Pożarnej, tutaj ja bym raczej powiedział, czy zwrócił uwagę na taką analogię z sytuacji tuż przed upadkiem Awdijiwki, gdzie tam też
jeden z batalionów 47. Brygady został rzucony do Awdijiwki. Pierwotnie twierdzono, że w celu zabezpieczenia odwrotu pozostałych ukraińskich sił z Awdijiwki, a potem z relacji samych żołnierzy tego batalionu 47. Brygady wynikało, że mieli oni utrzymać za wszelką cenę pozycję w Awdijiwce, co doprowadziło niemalże do jawnego buntu wśród tych żołnierzy, zdających sobie sprawę z beznadziejności sytuacji Awdijiwki. Ale taka straż frontowa, straż pożarna, to też można przywołać analogię do 76. Dywizji WDW, czyli Wojsk Powietrzno-Desantowych Federacji Rosyjskiej, która też zyskała sobie taką reputację frontowych strażaków. Co do wysiłków mobilizacyjnych, to tutaj, no właśnie, pan generał Załużny niedługo przed swoją dymisją szacował potrzeby mobilizacyjne Sił Zbrojnych Ukrainy na od 400 do 500 tysięcy żołnierzy. Ta liczba miała zapewnić w miarę normalną rotację sił na pierwszej linii frontu, a jednocześnie umożliwić stopniowe wyszkolenie nowo formowanych jednostek albo uzupełnień dla już istniejących jednostek w sposób, nazwijmy to, systematyczny i płynny. No ten pomysł nie spotkał się z uznaniem, z uznaniem prezydenta Zełenskiego, a wedle szacunków samego ukraińskiego sztabu generalnego przyjęte w marcu tego roku nowe przepisy obniżające wiek mobilizacyjny do 25 lat miały przynieść od 120 do 150 tysięcy rekrutów. Więc no jedną trzecią tego, co pan generał Załużny szacował jako niezbędne. Więc no tutaj trudno się dziwić, że przy tych liczbach, czy przy tym potencjale mobilizacyjnym, jednostki, które walczą niemalże od samego początku rosyjskiej agresji, nie mogą liczyć na właściwą rotację. O pełnej rotacji w ogóle już nie ma co mówić. Pojawiły się doniesienia, że rekruci, którzy przybywali na pierwszą linię, do jednostek frontowych już istniejących, już formowanych w charakterze uzupełnień, mieli za sobą bardzo krótkie 4-6-tygodniowe przeszkolenie unitarne, podczas którego wystrzelali 120-150 sztuk amunicji do karabinków AK i niektórzy z nich nawet raz nie mieli możliwości rzucenia granatem, więc musieli być szkoleni właściwie od zera w strefie przyfrontowej przez tych bardziej doświadczonych żołnierzy, tym samym odciągając ich od zadań typowo bojowych. No i odnośnie formowania nowych brygad, to tu sam prezydent Zełenski niestety powiedział wprost, że mamy nowe brygady, które nie mają sprzętu. No więc pytanie jest następujące, po co formować jednostki złożone właściwie z samych rekrutów, bez ciężkiego sprzętu, bez pojazdów, żeby na papierze wyglądało, że mamy więcej brygad? Ich wartość bojowa byłaby znikoma. A ci rekruci, jeżeli zostaliby właściwie przeszkoleni i przygotowani, mogliby stanowić istotne wzmocnienie, czy istotne uzupełnienie jednostek frontowych. A tak, w oczekiwaniu na dostawy zachodniego sprzętu, szkolą się albo się nie szkolą w bardzo podstawowy sposób. Nie mają możliwości no, zapoznania się ze sprzętem bojowym, z pojazdami, z transporterami opancerzonymi, bojowymi wozami piechoty czy czołgami, a gdyby trafili do jednostek frontowych, to być może taka możliwość by się nadarzyła, więc trzymanie takich, przepraszam za porównanie, papierowych brygad gdzieś na głębokim zapleczu trochę mija się z celem, ponieważ ich wartość bojowa jest znikoma,
nie stanowią na tę chwilę żadnego wzmocnienia dla jednostek frontowych, a de facto stanowią obciążenie dla ukraińskiej logistyki, nie wnosząc właściwie żadnej wartości dodanej. Ja bym naprawdę nie spodziewał się jakichś takich przełomowych, jeżeli chodzi o ilości dostaw sprzętu zachodniego, zwłaszcza w kategorii tego sprzętu pancernego i zmechanizowanego. Nawet deklaracje padające ze strony amerykańskiej w ramach tego pakietu 61 miliardów dolarów, z czego faktycznie tylko 21 miliardów będzie przeznaczone na wsparcie materiałowe i sprzętowe dla Ukrainy, a reszta na finansowanie, pokrycie kosztów czy szkolenie itd., itd. Ale nawet w tym pakiecie 21 miliardów znalazło się raptem kilkadziesiąt sztuk bojowych wozów piechoty typu M2 Bradley, które pozwoliłyby na wyposażenie może jednej brygady zmechanizowanej. A pan prezydent Zełenski mówi, że brygady są tworzone, tylko nie mają sprzętu, więc tutaj trudno zaprzeczać oficjalnym wystąpieniom samego prezydenta Zełenskiego. No dokładnie tak, zresztą pojawiały się już informacje ze źródeł ukraińskich, że z uwagi właśnie na te problemy braku sprzętu, przynajmniej jedna z brygad, która miała być brygadą zmechanizowaną, finalnie brygadą zmechanizowaną nie będzie i zostanie przekształcona w brygadę szturmową, tudzież strzelecką, nie będzie miała po prostu ona na stanie sprzętu ciężkiego. Ja wrócę do tego wątku, który już niejako poruszyliśmy, czyli ewentualnych dostaw samolotów F-16 i tych game changerów dla ukraińskiej armii. Zanim do tego przejdziemy, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa wsparciu możemy dalej się rozwijać i tego typu rozmowy mogą regularnie trafiać na nasz kanał, a wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/NowyLad. No właśnie, panie komandorze, mamy już tą epopeję medialną dotyczącą samolotów F-16, która trwa od niemal kilku miesięcy. Co chwilę słyszymy o nowych terminach dostaw, co chwilę mamy nowe terminy zakończenia szkoleń ukraińskich pilotów w państwach zachodnich. Teraz pojawiają się sugestie, że już na jesieni to z całą pewnością przynajmniej część z tych samolotów trafi do ukraińskich sił powietrznych i będzie mogła wziąć udział w walkach nad niebem Ukrainy, ale po drodze mieliśmy całą serię innych game changerów. Nie będę do tego już wracał, ale wrócę do tego najświeższego game changera, którym miały być jakoby zdjęcie blokady co do ostrzeliwania terytorium Federacji Rosyjskiej przy użyciu broni zachodniej. I tu wielu komentatorów, zwłaszcza tych ukraińskich, tych mocno optymistycznych, zwracało uwagę na duże możliwości, jakie pojawią się przed Ukrainą wraz z tym, jak ta będzie mogła używać pocisków ATACMS do atakowania celów na terenie Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście kilka takich spektakularnych uderzeń w zachodnich obwodach Federacji Rosyjskiej miało miejsce w obwodzie rostowskim, briańskim, ale później nastąpiła cisza i te ataki albo nie są powtarzane, albo nie odnotowują już Ukraińcy tak dużych sukcesów. Więc czy to zezwolenie, czy też ograniczenie tego zakazu nie było game changerem, czy nie było takim game changerem, jakiego się niektórzy spodziewali? Absolutnie nie było game changerem i tu co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I tu wchodzi, czy to jest to podyktowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, z dostarczonych na Ukrainę pocisków typu ATACMS były to najstarsze wersje o zasięgu nieprzekraczającym 180 km. Dopiero w kolejnych transzach, bodaj od maja tego roku, pojawiły się nowsze wersje o zasięgu sięgającym 300 km, ale tu pojawiły się również pewne problemy, o których w rozmowie z portalem IntelliNews mówił cytowany przez ten portal wysoki oficer
zachowujący co prawda anonimowość, ale wypowiadający się, myślę, dość składnie i logicznie, żeby uznać jego wypowiedzi za wiarygodne. A on mianowicie wspomniał, że zdjęcie ograniczeń geograficznych jako takich nie przyniosło zakładanych korzyści, dlatego że strona amerykańska bardzo ściśle, bardzo rygorystycznie w pewnym sensie racjonuje czy ogranicza stronę ukraińską w zakresie procesu nominacji celów, które miałyby być porażone przy pomocy tych pocisków, czyli strona amerykańska narzuca ograniczenia co do charakteru i typu celów, jakie mogą być atakowane przy pomocy tych pocisków. I to jest kontynuacja pewnej polityki Stanów Zjednoczonych zmierzającej do tego, żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Ale trzecim takim czynnikiem, który myślę trzeba brać pod uwagę i o tym też częściowo wspominał ów cytowany przez Intelinews oficer, jest to, że strona rosyjska się adaptuje. On też wspomniał o tym, że strona rosyjska dysponuje naprawdę silną i dobrze rozbudowaną walką radioelektroniczną, która o ile w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji była kompletnie zdezorganizowana i chaotyczna, o tyle, co obserwujemy od mniej więcej roku, no strona rosyjska poczyniła znaczne postępy. Czwarty czynnik, znaczy może jeszcze, przepraszam, wracając do systemu walki radioelektronicznej, no Rosjanie są dość skuteczni, jeżeli chodzi o zakłócanie sygnału GPS. No i jeżeli w przypadku pocisków typu ATACMS mówimy o błędzie kołowym rzędu 10-20 metrów w przypadku wykorzystania nawigacji bezwładnościowej korygowanej przez GPS, to w przypadku zakłócenia sygnału GPS, co Rosjanie robią bardzo często i bardzo intensywnie, ten błąd kołowy w zależności od zasięgu czy od odległości, na jaką ten pocisk ATACMS ma dolecieć, może sięgać nawet 150 metrów, a to jest ogromna różnica. Zwłaszcza w przypadku użycia tych pocisków z głowicami jednorodnymi, odłamkowo burzącymi czy penetrującymi, gdzie wymagana jest niemalże punktowa precyzja do osiągnięcia zamierzonego celu. Nieco mniejszym problemem jest ten błąd kołowy w przypadku głowic kasetowych, ale tutaj ten zasób starszych pocisków z głowicami kasetowymi też jest ograniczony. Czwarty czynnik to jest niestety coś, co zapewne słuchaczom się nie spodoba, ale fakt, iż pociski typu ATACMS to jest technologia z przełomu lat 70. i 80., udoskonalane i owszem unowocześniane, ale w dalszym ciągu jest to technologia pamiętająca jeszcze czasy zimnej wojny i Rosjanom po początkowym szoku udało się względnie skutecznie przechwytywać część pocisków typu ATACMS. W jednym z ataków na cele położone w bazie lotniczej Dżankoj na Krymie strona ukraińska miała użyć 8 pocisków, z których tylko jeden sięgnął celu. Szacuje się, że średnia skuteczność pocisków ATACMS w tych warunkach silnych środków rosyjskiej walki radioelektronicznej i względnie sprawnej obrony przeciwlotniczej wynosi średnio 20%, czyli 1 na 5 pocisków sięga celu. Więc jeżeli w jednym ataku strona ukraińska wystrzeliła 8 pocisków, tylko jeden sięgnął celu, to biorąc pod uwagę no, zapewne ograniczone zasoby tych pocisków, jakie dotarły na Ukrainę,
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pocisków typu GMLRS, gdzie na początku używano ich w znacznych ilościach, potem okazało się, że jak Rosjanie się, przepraszam za kolokwializm, ogarnęli i skuteczność tych pocisków spadła, to intensywność ich użycia również spadła po stronie ukraińskiej. Być może mamy tutaj do czynienia z analogicznym zjawiskiem. Ukraińcy doszli do wniosku, że po pierwszych sukcesach w tej chwili muszą traktować te pociski jako środki rażenia wyłącznie przeciwko celom wysokowartościowym i w sytuacjach, w których no, inne środki rażenia albo nie mają wystarczającego zasięgu, albo ich użycie generuje zbyt wysokie ryzyko dla sił własnych. I tutaj za przykład mogą posłużyć chociażby pociski typu Storm Shadow czy Scalp, oraz te francuskie bomby napędzane, że się tak wyrażę, typu ASM Hammer. Widzieliśmy parę tygodni temu nagranie, na którym samolot typu MiG-29 odpalał dwie bomby typu ASM Hammer w kierunku celów po stronie rosyjskiej, wykonując dość specyficzny manewr, mianowicie lot koszący na bardzo niskim pułapie, gwałtowne wznoszenie tuż przed odpaleniem tych bomb i następnie gwałtowny zwrot i nurkowanie w kierunku ziemi właśnie w obawie przed rosyjską obroną przeciwlotniczą. Więc no, nasycenie linii, niektórych odcinków frontu rosyjskimi systemami obrony przeciwlotniczej też wymusza pewne modyfikacje taktyki po stronie ukraińskiej i może też powodować ograniczenia w wykorzystywaniu tego zachodniego uzbrojenia. Tym bardziej, że w przypadku pocisków typu Scalp czy Storm Shadow, HARM oraz ASM, no nie ma możliwości pełnej integracji ich z myśliwcami czy bombowcami sowieckiej proweniencji, to też ogranicza ich możliwości. No więc w takim razie możemy przejść płynnie do samolotów F-16. Zakładamy, że trafią one jesienią już ostatecznie na Ukrainę w jakiejś tam ilości, na pewno niepełnej, zakładamy, że ograniczonej. Czy to będzie w jakimś stopniu game changer? Pana zdaniem, czy te samoloty wydatnie wpłyną na ukraińskie możliwości kontynuowania wojny, osiągania korzyści znaczącej z wykorzystania tych samolotów, czy też po raz kolejny będzie to nowoczesna broń, która owszem Ukrainie w jakimś stopniu pomoże, ale nie zmieni ona oblicza pola bitwy? Wiele zależy od tego, w jakiej ilości faktycznie te maszyny dotrą na Ukrainę. Na ten moment mówi się o tym, że do listopada tego roku szkolenie do statusu Combat Ready ukończyć ma partia 20 ukraińskich pilotów. Jeżeli przyjąć typowo zachodnie standardy, to tych 20 pilotów teoretycznie powinno być w cudzysłowie przypisanych do 10 maszyn. A 10 maszyn w skali wojny na Ukrainie, no to jest kropla w morzu. O ile owszem, przy obecnej sytuacji sił powietrznych Ukrainy te 10 maszyn będzie stanowiło no, niebagatelne wzmocnienie potencjału sił powietrznych Ukrainy, o tyle w porównaniu z potencjałem sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej będzie to, jeżeli mówimy o 10 maszynach, no niewielka zmiana. Większa zmiana, w mojej ocenie, będzie w obszarze misji typu powietrze-ziemia czy bliskiego wsparcia powietrznego, gdzie maszyny tego typu umożliwią pełną integrację przynajmniej z niektórymi nowoczesnymi systemami zachodniego uzbrojenia, takimi jak bomby szybujące, bomby kierowane typu JDAM, czy niektóre pociski manewrujące, aczkolwiek w dalszym ciągu wielką niewiadomą jest pakiet uzbrojenia, jaki towarzyszyć ma tym samolotom przekazywanym przez na początek Danię, Holandię i częściowo Norwegię.
W ogólnym rozrachunku 85 zadeklarowanych maszyn, z czego 61 najprawdopodobniej będzie maszynami pełnowartościowymi, z pełnymi zdolnościami bojowymi. Część pozostałych maszyn będzie tak naprawdę dawcami części. To mi się trochę dziwnie powiedziało. Niektóre z tych pozostałych maszyn będą tak naprawdę dawcami części. Niektóre będą mogły służyć do szkolenia czy podtrzymywania nawyków przez pilotów ukraińskich, ale będą miały ograniczone możliwości bojowe, chociażby ze względu wyeksploatowanie płatowca czy silnika, które niekoniecznie pozwoli im na rozwijanie pełnych możliwości manewrowych w razie ewentualnych starć w powietrzu. Więc 61 maszyn, które będą stopniowo docierały na Ukrainę. Harmonogramu tak naprawdę nie ma. Ten harmonogram, który pierwotnie ogłoszono, że już na wiosnę tego roku miały się pojawić pierwsze maszyny, potem, że latem, teraz się mówi o jesieni, więc żadnego harmonogramu na ten moment nie znamy. Do końca tego roku strona ukraińska ma posiadać wedle niektórych źródeł nawet 40 wyszkolonych pilotów, aczkolwiek ja bym tutaj był ostrożny w tych szacunkach. Jeżeli do końca listopada partia 20, to nagle w ciągu jednego czy półtora miesiąca drugie tyle, śmiem wątpić, ale no może trzeba być optymistą, zobaczymy. A w każdym razie 40 pilotów teoretycznie w przeliczeniu na 20 maszyn, taki powinien być przelicznik, chyba że strona ukraińska naprawdę będzie dążyła do tego, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał i wzmocnienie, i będzie naciskać na partnerów na jak najszybsze przekazanie jak największej ilości. Ale tu też pamiętajmy o tym, że jeżeli naraz poślemy do walki 40 pilotów na 40 maszynach, to część z nich na pewno nie wróci do bazy. A stąd to takie podejście, że dwóch pilotów na jedną maszynę, bo tutaj rotacja, bo tutaj trzeba zapewnić odpoczynek, maszyny też trzeba będzie serwisować, a żaden pilot nie jest w stanie latać 24 godziny na dobę, zwłaszcza na tak wymagającym sprzęcie, jakim jest F-16, wymagającym pod względem intelektualnym, mentalnym czy kognitywnym, tak, bo chodzi o ilość przetwarzanych danych, czyli ilość danych, które pilot musi przetwarzać w trakcie realizacji zadania. Więc no, trzymając kciuki za jak najszybsze dostawy tych maszyn na Ukrainę, pozostaję realistą i śmiem twierdzić, że o ile możemy znów, tak jak w przypadku GMLRS czy pocisków ATACMS, obserwować początkowe sukcesy, to potem te sukcesy będą niwelowane przez adaptację, zmiany taktyki po stronie rosyjskiej. A pamiętajmy też o tym, że te maszyny typu F-16, które dotrą na Ukrainę, jeżeli zostaną wyposażone w pociski typu AIM-120 AMRAAM, to będą to pociski starszych wersji o zasięgach nieprzekraczających 120 km, co w porównaniu z zasięgiem pocisków typu R-37M przekraczającym 250 km, a zintegrowanym nie tylko z najnowszymi maszynami typu MiG-31, czy Su-35, ostatnio również pojawiły się zdjęcia i nagrania dokumentujące przenoszenie pocisków tego typu przez starsze maszyny typu Su-30SM2, no to przewaga zasięgu zdecydowanie po stronie rosyjskiej. A kwestia również tego, w jaki sposób zrealizowana zostanie wymiana danych pomiędzy tymi dwoma eks-szwedzkimi samolotami wczesnego wykrywania i ostrzegania typu SAP-340 z radarami IRI-I, a ukraińskimi F-16, ponieważ śmiem wątpić, czy
pełna wersja protokołu Link 16 zostanie udostępniona stronie ukraińskiej, a brak takiego protokołu wymiany danych w czasie rzeczywistym też w pewnym sensie ograniczy możliwości bojowe tych maszyn. Więc tak, na pewno będzie to wzmocnienie, na pewno będzie to pozytywna zmiana dla sił powietrznych Ukrainy, ale czy game changer? To w takim razie, panie komandorze, ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy i ten nieco kontrowersyjny z punktu widzenia niektórych komentatorów i odbiorców pomysł, który pojawił się po wspólnej konferencji premiera Tuska i prezydenta Zeleńskiego odnośnie polskiej propozycji co do zestrzeliwania rosyjskich pocisków, które zmierzałyby w kierunku granicy polskiej przez zachodnie systemy obrony przeciwlotniczej, no, stacjonujące prawdopodobnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W domyśle chodziłoby prawdopodobnie o te rosyjskie pociski, które zmierzałyby na ukraińskie miasta leżące na zachodniej Ukrainie, choćby Lwów. Czy co pan o tym sądzi? Czy ten pomysł ma rację bytu? Czy ten pomysł może paść na podatny grunt w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też tak szybko, jak się pojawił, tak szybko zostanie zamieciony pod dywan bez entuzjazmu ze strony naszych zachodnich sojuszników? Nie? No i co, tutaj proszę o możliwie krótką odpowiedź na temat takiego rozwiązania, mówi prawo. Czy tego typu rozwiązanie jest po prostu możliwe i czy z punktu widzenia Polski, gdyby zostało ono zrealizowane, byłoby ono bezpieczne? Więc może zacznę od końca, od tych aspektów prawnych. No jeżeli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że pocisk rosyjski naruszy polską przestrzeń powietrzną i być może spowoduje, wyrządzi szkody na terytorium RP, no to w ramach niezbywalnego i przyrodzonego prawa do samoobrony strona polska miałaby oczywiście możliwość podjęcia wszelkich kroków zmierzających do zapobieżenia takiemu zagrożeniu. Ale to mówimy o sytuacjach ekstremalnych, w których no, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że pocisk ten faktycznie zmierza na terytorium czy w kierunku terytorium RP. A zupełnie inna sytuacja, jeżeli mielibyśmy w cudzysłowie roztoczyć parasol przeciwlotniczy nad terytorium Ukrainy i zwalczać rosyjskie środki napadu powietrznego tylko i wyłącznie na tej podstawie, że zmierzają w kierunku zachodnim. To by oznaczało bezpośrednie zaangażowanie się w działania zbrojne po stronie ukraińskiej, no i mogłoby zostać uznane przez stronę rosyjską za casus belli. A jeszcze bardziej kontrowersyjny pomysł, żeby to żołnierze ukraińscy z terytorium Polski obsługiwali baterie pocisków przeciwlotniczych i to oni podejmowali decyzję o odpaleniu, no to w tym momencie ja pytam, gdzie pan, a gdzie Kram? Bo jeżeli zezwolimy stronie ukraińskiej na prowadzenie działań zbrojnych z polskiego terytorium, nie wiem na jakiej zasadzie, ewentualnie wyrażając każdorazową zgodę na użycie uzbrojenia z polskiego terytorium, to i tak w tym momencie w sposób jawny całkowicie łamiemy zasady neutralności, udostępniając swoje terytorium jednej ze stron konfliktu. Co do entuzjazmu ze strony sojuszników, no ja raczej nie liczyłbym na konsensus w Radzie Północnoatlantyckiej, czyli ogólno-natowską zgodę na tego typu działania. Być może pojawią się jakieś inicjatywy wielostronne, ale konsensus w Radzie Północnoatlantyckiej jest bardzo mało prawdopodobny w tym zakresie. Natomiast no, deklaracja pana premiera Tuska bardzo powiedziałbym no, chwytliwa, bardzo medialna, bardzo podnosząca na duchu. Natomiast zasadnicze pytanie, kto miałby udostępniać systemy przeciwlotnicze do prowadzenia tego typu działań? Nasi sojusznicy zgodzili się na rozmieszczenie swoich systemów przeciwlotniczych dla ochrony polskiego terytorium.
Strona polska, jeżeli chodzi o systemy przeciwlotnicze, no, możliwości ma, powiedziałbym, bardzo skromne. Większość posowieckich systemów przeciwlotniczych już została przekazana na Ukrainę, w tym oba dywizjony systemu S-200 Vega, bo znalazło to potwierdzenie w treści publikacji na stronie Warszawskiej Brygady Obrony Przeciwlotniczej. Systemy NEWA SC, które obserwowano na Ukrainie już w zeszłym roku, to samo jeżeli chodzi o systemy krótkiego zasięgu typu OSA. Mała Narew i nawet nie połowa Wisły, no zasoby co najmniej skromne. Więc tutaj pytanie, czy pan premier Tusk nie próbował składać deklaracji na zasadzie stawiania przed faktem dokonanym sojuszników, którzy ewentualnie dysponują wystarczającymi zasobami w tym zakresie. Ponieważ no, strona polska, tak jak powiedziałem, takimi zasobami niestety nie dysponuje. I śmiem wątpić, czy ta deklaracja była należycie skonsultowana, uzgodniona z ewentualnymi dostawcami czy państwami ewentualnie kontrybuującymi w tym pomyśle. No bo strona niemiecka raczej byłaby niechętna do tego typu działań. Strona amerykańska być może, ale no, póki co chyba nie doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska strony amerykańskiej na tę deklarację. No zobaczymy, co będzie się działo podczas szczytu w Waszyngtonie. Tym niemniej powtórzę się, nie liczyłbym na to, żeby była to wspólna, sojusznicza i uzgodniona w drodze konsensusu inicjatywa zmierzająca do zapewnienia Ukrainie parasola przeciwlotniczego z terytorium państw sojuszniczych. Dziękuję bardzo, panie komandorze, za tą wyczerpującą odpowiedź i dziękuję przede wszystkim za nasze dzisiejsze spotkanie, za naszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. I również państwu dziękuję za uwagę, dziękuję państwu za poświęcony czas. Zachęcam na koniec do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych jakże interesujących rozmów, a my słyszymy się już niedługo.